Siemano, tutaj Rawsun z kanału Rawsun Games, tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. W dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować kolejnym rozdziałem, tym razem bierzemy się za rozdział Wikingowie w grze For Honor. Nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. W pierwszej misji drugiego rozdziału najechać na jeźdźców znajdziemy 8 opowieści oraz 3 elementy zniszczalne. Po obejrzeniu przerywniku filmowego skręć w lewo. Znajdziesz tam pierwszą opowieść. Let's burn that gate down. Die! Gdy będziesz przy wieży strażniczej, spójrz w prawo. Patrząc w drzewa, znajdziesz kolejną opowieść. Yet in our civilized world, it is the other way around. I will not allow that to continue. Kieruj się w stronę znacznika misji. Zanim splądrujesz zapas żywności, po prawej stronie znajdziesz element zniszczalny. Po pierwszym splądrowaniu pójdź lewą ścieżką. Po prawej stronie mojej chatki znajdziesz kolejny element zniszczalny. You don't have to die. Surrender. Po zniszczeniu elementu zniszczanego idź cały czas prosto, a następnie skręć w prawo. Patrząc w dach chatki, znajdziesz kolejną opowieść. Or die! Protect this! Teraz wróć do miejsca, gdzie zniszczyłeś element zniszczalny. Idź prosto, a następnie popatrz w prawo. Znajdziesz tam kolejną opowieść. We underestimate their creativity at our peril. Po zebraniu opowieści pójdź schodami do góry, a następnie skręć w lewo. Patrząc w rusztowanie, znajdziesz kolejną opowieść. Teraz obróć się o 180 stopni i spójrz w wielki kamień po lewej stronie. Vikings record the exploits of their greatest heroes in stone. The markers remind them of the debt of glory that must be paid to enter Valhalla. To die in battle is one thing. To die a legend is another. Idąc w lewo, spójrz w młyn po prawej stronie. No seed grain, no summer harvest. No harvest, no food for the wheat. So, like all the other clans, the warborn were starving. Zanim wejdziesz do tego budynku, nad drzwiami znajdziesz kolejną opowieść. To jeszcze nie wszystko. Po lewej stronie znajdziesz element zniszczalny. To eat and drink and make merry, while your warriors fight and burn and die outside. Ragnar was that kind of wolf. W drugiej misji Wikińska Dyplomacja znajdziemy 6 opowieści oraz 5 elementów zniszczalnych. Po obejrzeniu cutscenki obróć się o 180 stopni. Patrząc w drzwi po prawej stronie, znajdziesz pierwszą opowieść w tej misji.
But they never match the glory of our... W tym samym miejscu znajdziesz włócznie po lewej stronie. Po raz kolejny obróć się o 180 stopni i spójrz na skałę przypominającą czyjąś głowę. The earth swallowed them whole. Now, in places, the rains slowly reveal that past. What else lurks beneath? Zanim wejdziesz do wieży, po prawej stronie znajdziesz element zniszczalny. Po dotarciu do wieży oraz po zabiciu kilku wojowników, w środku znajdziesz kolejny element zniszczalny. Jeśli chcesz wyjść z wieży, to kieruj się w lewo. Po wyjściu z wieży znajdziesz kolejny element zniszczalny. Idąc dalej po prawej stronie drewnianego fortu, znajdziesz monolit. A przy monolicie znajdziesz kolejną opowieść. The more glory a Viking earns, the greater their legend when they are gone. But unlike us, their gods require them to share that glory with the weakest among them. Po odkryciu opowieści idź cały czas prosto, a następnie skręć w lewo. Przy zniszczonym wozie po lewej stronie znajdziesz kolejną opowieść oraz element zniszczalny. Knights accidentally taught the Vikings the art of siege warfare. I like to think that, in turn, they showed us how to live free. Przechodząc przez most, spójrz w drzewo po lewej stronie. Przy drzewie znajdziesz kolejną opowieść. Vikings in cages. Unacceptable. The Vikings worship gods of wood, of storms, and stone. The samurai gods were of fire, wind, and of thought. The gods of the knights are iron, steel, and gold. But... Zanim uwolnisz Wikinga, na prosto znajdziesz kolejny element zniszczalny. W trzeciej misji żelazo, drewno i stal znajdziemy 5 opowieści oraz 5 elementów zniszczalnych. Po zejściu na dół po lewej stronie znajdziesz element zniszczalny. Po zabiciu kilku wrogów po lewej stronie znajdziesz tartak. Przy deskach po lewej stronie znajdziesz kolejny element zniszczalny. W tym samym miejscu przy pile znajdziesz opowieść.
Wychodząc z tataku, po prawej stronie znajdziesz statek. Przy głowie potwora znajdziesz kolejną opowieść. The Vikings like to tell stories about why they decorate their ships with monsters. But the simplest explanation is the best one. They do it to frighten their enemies. Przechodząc przez most, spójrz w prawo. Patrząc w wodę, znajdziesz kolejną opowieść. The Vikings had built up their settlements and shipyards over decades, centuries. It took a little more than a year for it all to fall into disrepair. Po zebraniu opowieści wejdź do budynku. Po prawej stronie znajdziesz element zniszczalny. Wyjdź teraz z budynku idąc w lewo. Przy prawej wieży, po prawej stronie, znajdziesz kolejną opowieść. Zanim otworzysz bramę, po prawej stronie znajdziesz kolejny element zniszczalny. Zanim obsadzisz balistę, wejdź do wieży na prosto. Po wejściu do wieży obróć się o 180 stopni. Nad wyjściem znajdziesz opowieść. Viking clans do not truly join one another. Alliances are common, but are just as commonly broken. The warborn clans is just a way of saying all the clans who cannot defeat the warborn in combat. Chodząc do statku, po prawej stronie znajdziesz element zniszczalny. W czwartej misji plaża znajdziemy 6 opowieści. Tylko tyle i aż tyle. Po pokonaniu pierwszego bossa spójrz w lewo na balisadę. Znajdziesz tam pierwszą opowieść. The war machines of the samurai often make ours look like toys. They learned much during their exodus and from many different peoples. If they hadn't, they wouldn't be such a threat. Po pokonaniu drugiego bossa przejdź przez most oraz pójdź w prawo. Nad drzwiami znajdziesz kolejną opowieść. The seaport of the samurai guarded one of the very few places in the mire where a fleet could safely come to shore. And it was an ancient place. Jeśli już zeszłeś na dół, to po prawej stronie znajdziesz bramę. The samurai had no ancient ancestors in these lands. They came after the fall from another land far to the east. But they... Przechodząc przez kolejny most, po lewej oraz po prawej stronie znajdziesz dwie opowieści. Before the waters receded, that entrance was a canal. Imagine, ships sailing through into waters that are now only swamp. The world has changed. Beyond that fortress lay the mire. Acres of unforgiving swampland. And... The battle was won. Only their commander remained. Zanim będziesz walczył z bossem, to po lewej stronie znacznika misji znajdziesz kolejną opowieść. Uwaga! Nie przechodzisz przez drzwi, ponieważ nie będziesz mógł przez to później zaliczyć. His name had reached across the sea. Even the Vikings knew of his legend. There, the warborn raider would face him.
W piątej misji rozpoznanie znajdziemy aż 12 opowieści oraz 10 elementów zniszczalnych. Ale warto wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że misja rozpoznanie jest podzielona na dwie części. Czyli w skrócie mówiąc, w każdej części znajdziemy 6 opowieści oraz 5 elementów zniszczalnych. Przy wiszących trupach znajdziemy pierwszą opowieść. Taking the beach was one thing, crossing the mire was another. But there was no plunder to be gained along the shore. The wealth of the samurai lay beyond the swamp. Przy zniszczonym statku znajdziemy kolejną opowieść. The first scout group the Vikings sent out into the mire never returned. Nor the second. Nor the third. Idąc dalej po lewej stronie znajdziemy element zniszczalny. Popatrz w dolną część wieży strażniczej. Przy wieży znajdziesz kolejną opowieść. Control and defense of the mire is split among the many houses of the daimyo. Their defenses vary in quality, but none of their defenders lack in skill. Przy skalnej głowie znajdziesz kolejną opowieść. Five hundred years the samurai have been here. Long enough to call this place their home. Long enough for their work to fall into ruin. Pod murem po lewej stronie znajdziesz element zniszczalny. Pod dachem budynku znajdziesz kolejny element zniszczalny. Po zniszczeniu elementu kierujemy się w stronę krzaków po prawej stronie. A za krzakami znajdziemy łódź. Mire is a dreadful place for an army. It can swallow up an entire force without a trace. Jeśli będziesz w mojej wiosce, to przy wozie znajdziesz kolejny element zniszczalny. Wychodząc z wioski, kieruj się cały czas prosto. Na końcu tej drogi znajdziesz opowieść oraz element zniszczalny. Patience, Warborn! I will free you! Teraz bierzemy się za drugą część tej misji. Po przejściu przez most spójrz na ciało po prawej stronie. Whoever the lone scout was who found that monastery,
must have wondered what a Blackstone Knight's body was doing there so far from home. They would find out soon enough. Po dotarciu do klasztoru przy pierwszym budynku znajdziemy element zniszczalny. Wychodząc z budynku po lewej stronie znajdziemy kolejny element zniszczalny. Po zebraniu znajdźki pójdź w prawo oraz spójrz na pomnik. He failed to escape their homeland during their exodus. Po zebraniu opowieści kieruj się w stronę dwóch przeciwników. Na sam koniec spójrz na ładne widoki. A thousand years ago, this place was under water. A sea. Our people made cities on its shoreline. Now, it is a jungle, claimed by anyone who passes through it. Kieruj się teraz w prawo i spójrz na budynek po lewej stronie. Vikings came into the mire once before, decades ago. They came through the waterways with their ships. The sounding of the gongs filled the air. Kieruj się teraz do budynku, który znajduje się po prawej stronie. Wejdź do niego. W środku tego budynku przy schodach znajdziesz kolejny element zniszczalny. Wychodząc z tego budynku, przypatrz się zniszczonej bramie po lewej stronie oraz rozwal element zniszczalny. The daimyo in the mire claimed to be at peace. But it is strange for a people who are at peace. Po zebraniu tych znajdziek obróć się o 180 stopni. Zejdź schodami w dół oraz kieruj się w lewo. Po lewej stronie znajdziesz element zniszczalny. Po zebraniu tej znajdźki kieruj się teraz w prawo. Przypatrz się kracie po lewej stronie. But to a knight, it is an act of mercy. And to a Viking, it means they become your slave. W misji szóstej Wielki Najazd znajdziemy 5 opowieści oraz 6 elementów zniszczalnych. Po przejściu przez drewniany mostek po prawej stronie znajdziesz machinę wojenną. The Vikings built flimsy war machines to break down rotten gates. That bridge was once unassailed. Now it was simply an open walkway. Idąc dalej, skręć dwa razy w prawo. Przechodząc przez mały mostek po lewej stronie znajdziesz element zniszczalny. Walcząc z wrogami po lewej stronie za posągiem lwa, znajdziesz kolejną opowieść. Po pokonaniu kilku wrogów po prawej stronie znajdziesz schody. Po wejściu na górę znajdziesz kolejny element zniszczalny. Po zebraniu elementu kieruj się teraz w prawo.
pod dzwonem kolejna opowieść. On days of peace, the samurai bells fill the sky with song. After that day, the song of peace. Po zejściu na dół idź cały czas prosto. Zanim pójdziesz schodami do góry, zniszcz element zniszczalny przy schodach. Po prawej stronie drogi kolejny element zniszczalny do zniszczenia. Pójdź teraz prawą dróżką. Po dotarciu na górę spójrz na drzewo po prawej stronie oraz przy drzewie zniszcz element zniszczalny. They had brought this from Paragon. Crush them! Clear the bridge! Zanim zabijesz wszystkich wrogów, spójrz na bramę, a na sam koniec dotrzyj na lewą stronę. Po lewej stronie lampionu znajdziesz ostatni element zniszczalny w tym rozdziale. They believe they revere unity and honor. In fact, they are simply afraid to be free. To tyle jeśli chodzi o rozdział drugi. W następnym odcinku zajmiemy się kampanią samurai, czyli to będzie rozdział trzeci. To tyle na dzisiaj, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Słyszymy się w kolejnym odcinku z serii Łowcy Sekretów. Na razie i cześć! Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.